Dobra, Żelek, nagrywasz? Mhm. Żelek, widzę twoją rękę. Żelek! A teraz żart związany z pierwszą maszyną. Przechodzi ziemek koło koparki i dał się nabrać. Nagrało się? Nagrałeś to? Naukowa karuzela. Czy wiecie, że na placu budowy pracuje wiele niesamowitych maszyn? Te wielkie maszyny pomagają budować domy, szkoły, drogi i wiele innych ważnych rzeczy. Koparka to wielka maszyna, która ma długie ramię z dużą łyżką na końcu. Koparka jest jak ogromna łopatka. Kopie ziemię, przenosi ją w inne miejsce i pomaga przygotować teren pod budowę. Koparki mogą kopać doły, rowy i usuwać wielkie kamienie. Spychacz ma dużą łopatę z przodu. Ta maszyna służy do przesuwania ziemi, piasku i innych materiałów. Spychacz pomaga wyrównać teren, żeby budowle stały na równym podłożu. To bardzo ważne. Betoniarka to maszyna, która miesza cement, wodę i piasek, żeby zrobić beton. Beton jest bardzo ważny, bo z niego budujemy fundamenty domów, mosty i inne trwałe konstrukcje. Betoniarka kręci się w kółko, żeby wszystko było dobrze wymieszane. Dźwig to bardzo wysoka maszyna, która ma długie ramię i podnosi ciężkie rzeczy. Dźwigi pomagają przenosić materiały budowlane na duże wysokości. Na przykład, jeśli budujemy wysoki budynek, dźwig podnosi cegły i stalowe belki aż na sam szczyt. Jest bardzo pomocny i bardzo przyspiesza budowę. Walec to maszyna, która ma duże i ciężkie koła. Walce są używane do wygładzania i ubijania ziemi lub asfaltu. Kiedy budujemy nową drogę, walec jedzie po niej tam i z powrotem, żeby była gładka i twarda. Wywrotka to ciężarówka z ogromną skrzynią z tyłu. Wywrotki przywożą piasek, żwir, ziemię i inne materiały na budowę. Co ciekawe, tylnia część wywrotki może się unosić, żeby łatwo było wysypać zawartość. A to bardzo, bardzo ułatwia rozładunek. Wiedzieliście o tym? Pamiętajcie, żeby zawsze być ostrożnymi i obserwować pracę tych maszyn z bezpiecznej odległości. To naprawdę bardzo ważne. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby nie przegapić następnych fascynujących odcinków. Do zobaczenia!